Hello, hello, siemandero, ja jestem DJ Mamona i witam was wszystkich w nowym odcinku. Po mojej chorobie wracamy z kolejną akcją. Ja już przeszłam pierścień, tylko poprzedni filmik, który nagrałam, to akurat rodzina do mnie weszła. Więc musiałam jakoś nagrać od nowa. Więc jestem z powrotem. No i także zaczynamy zabawę. Tym razem z moim ulubionym trybem, który mnie zazwyczaj wkurza. Dobra, mamy jeszcze trochę. Widzę, że Sonic szybko biega. To tyle. Dobrze. To jest taka jakby mana, coś takiego, która zasila nasze kroki, kurde. Udało się? Nie. Ajajajaj. No nic. Próbowałam, nie wyszło. No nic, będę zbierać pierścienie, jak to na mnie przystało. O, kurde. Dobrze, że tego nie widzieliście. No dobra. I biegniemy. Ale fajne. Dobra, pobiegniemy moim tempem. I co będziemy mieli na ostatniej prostej? Dobra, biegnę.
Jestem na górze. Kurde, bo... Aha, bo... Dobra. Dobra, biegnij pod górę. Dobrze, 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 dobrze. Leć, 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 leć. Co to było? Co mam tu zrobić? Aha. A, dobra. Ajeju. Dobra, teraz gramy. Eggman ci zrobił wietrzyk, co? Dobra. Biegniemy! No. Dobra, bo tutaj walczę z nim. To mi trochę zajmie. Ała.
Dobra. Dobrze! Dobra, bo muszę tu się. Ja się tu skupiam trochę i dlatego nic nie mówiłam przez chwilę. Chwila, bo teraz nie mogę, zajęta jestem. Dobra, bo 10 minut minęło. No nic. Spróbujmy jeszcze raz. Może coś się uda. Dobra, leci, leci. Kurde!
Dobra, jest. Dobrze! Udało się! Zarąbiście! Pięknie! Zobaczymy, ile minut nagrania. No! Ładnie! O, ciemne korytarze. Czyżby Amy? Amy, kurde! Zarąbista scenka! Dobra. Przepraszam. Ale zarąbiście to wygląda. Oj tak, moja ulubiona część takich gier. Może tu mi się uda zdobyć. No to jedziemy. Woohoo! O, minigierka. Dobra. Chyba na tym możemy zakończyć. Zobaczymy, ile mi minęło. No. Tyle, ile powinno być. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Witam Was po chorobie. Także będziemy kontynuowali dalej. I myślę, że Wam się ten odcinek spodobał.
Trzymajcie się ciepło i do jutra.